W poprzednim filmie zaczęliśmy rozmawiać o falach elektromagnetycznych i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o pewnej geometrycznej własności fal elektromagnetycznych, czyli o polaryzacji. Co to jest? Polaryzacja mówi nam, tak najprościej mówiąc, o tym, jak się zachowuje wektor pola elektrycznego, jeśli popatrzymy, o tak, z perspektywy nadbiegającej fali, to znaczy fala biegnie wzdłuż osi Z, a my patrzymy, co na płaszczyźnie XY się dzieje z wektorem pola elektrycznego. Umowa jest taka, że bierzemy pod uwagę wektor pola elektrycznego, ponieważ pole magnetyczne jest zawsze jednoznacznie wyznaczone. I tutaj w tym przypadku, tej fali, którą sobie narysowaliśmy poprzednio, możemy mówić o polaryzacji liniowej, przy czym jest to polaryzacja pionowa, ponieważ wektor pola elektrycznego w różnych chwilach w czasie cały czas drga o tak. W pionie. Zobaczmy sobie bardziej szczegółowo. Tutaj narysowałam dwie fale elektromagnetyczne o tej samej długości, jest polaryzowane liniowo, przy czym tutaj ta jest spolaryzowana pionowo, a ta jest spolaryzowana poziomo. Kiedy patrzymy o, z takiej perspektywy, że tutaj jest oś Z, wzdłuż której biegnie fala, a tutaj osie X i Y. I teraz, jeśli takie dwie fale spolaryzowane liniowo. Dodamy do siebie, wiemy, że obowiązuje zasada superpozycji dla pól elektrycznego i magnetycznego, więc jeśli mamy takie dwie fale, o których wiemy, że się rozchodzą w przestrzeni, to równie dobrze można z nich zrobić superpozycję, czyli je do siebie dodać z dowolnymi współczynnikami I to też będzie fala elektromagnetyczna, która się rozchodzi. No i teraz, jeśli je do siebie dodamy, o, w taki sposób, że one będą zgodne w fazie to znaczy te, te punkty w przestrzeni chwile w czasie, gdzie Pole elektryczne wynosi 0, będą zgodne dla obydwu fal, o w ten sposób, jak tutaj pokazałam, to wówczas znowu otrzymamy polaryzację liniową. Jeśli tutaj sobie zaznaczymy amplitudy obydwu fal, no to wówczas amplituda tej nowej fali otrzymanej będzie wyznaczona przez po prostu taką sumę, geometrycznie sumę wektorów tych dwóch fal, które dodajemy, i w każdej chwili po prostu wzdłuż tej. Linii wyznaczonej przez tę sumę, wektor pola elektrycznego będzie drgał. No to można zobaczyć też matematycznie, dlaczego tak jest. Jeśli fale mają tę samą długość i są ze sobą zgodne w fazie, nie przesunięte względem siebie, no to ten czynnik będzie ten sam, można go wyciągnąć przed nawias i wtedy nowa fala to będzie po prostu suma amplitud razy no dokładnie ten sam czynnik. No dobrze, i to są wszystko przykłady polaryzacji liniowych. Pionowa, pozioma, ukośna. No dobrze, a teraz. Zobaczmy, co się stanie, jeśli takie dwie fale wciąż o tej samej długości dodamy do siebie, ale przesunięte w fazie. O na przykład, nie tak, że, że te miejsca zerowe się zgadzają, tylko, tylko o w taki sposób, że tam, gdzie jedna ma maksimum, tam druga jest równa zero. I umówmy się, że fala biegnie tak, więc pierwsze co widzimy, znajduje się tutaj, a w miarę jak upływa czas, to widzimy kolejne punkty wzdłuż fali. O i co tutaj widzimy jako pierwsze? Powiedzmy, że tutaj widzimy najpierw. W tej chwili w tym punkcie mamy maksymalną składową wzdłuż osi X i zerową składową wzdłuż osi Y. Następnie mija czas, zmniejsza nam się ta składowa wzdłuż osi X. O, tutaj w miarę jak idziemy, za to narasta nam składowa w kierunku osi Y, czyli już będziemy mieć o taki wektor. Następnie cały czas nam narasta składowa y, a zmniejsza się składowa x. Więc w kolejnych chwilach ten wektor zachowuje się w taki sposób, aż dotrzemy do o tego punktu, gdzie składowa y jest maksymalna, tylko że przeciwnie do osi y, a składowa xowa jest równa 0. I jak widzisz, być może tutaj, kiedy mijają kolejne chwile, ten wektor dalej będzie zataczał o taki okrąg. Aż tutaj do tego miejsca, gdzie zatoczymy pełen cykl, czyli jest to taka sytuacja, że wektor pola elektrycznego tak w ten sposób się kręci. Jest to tak zwana polaryzacja kołowa. Moglibyśmy też te fale złożyć odwrotnej kolejności. Tutaj, o, tutaj wysunęliśmy falę spolaryzowaną pionowo do przodu w stosunku do tej spolaryzowanej poziomu, ale moglibyśmy zrobić odwrotnie, i wtedy okazałoby się, że ten wektor to jeśli. Chcesz sobie to przyćwiczyć, to radzę ci spróbować. Nawet sobie tak po prostu narysować podobny rysunek do tego i sprawdzić, przekonać się, że wówczas przy takim przesunięciu w odwrotnej kolejności taki wektor pola elektrycznego będzie wirował w drugą stronę. I to są dwie polaryzacje, dwie przeciwne do siebie polaryzacje kołowe: prawoskrętna i lewoskrętna. Oczywiście tutaj, kombinując z różnymi amplitudami i różnymi przesunięciami, tych fal względem siebie można dostawać różne ciekawe rzeczy. Tak jak tutaj można było otrzymać polaryzacje liniowe pod różnymi kątami, tu również możemy otrzymać nie tylko polaryzację kołową, kiedy po prostu ten koniec wektora zatacza okrąg, ale może zataczać również elipsę, pochyloną elipsę. Ogranicza nas wyobraźnia, tylko tym niemniej światło równie dobrze może być, fala elektromagnetyczna może być w ogóle niespolaryzowana. Może być równie dobrze taka, że w miarę jak mija czas, ten wektor pola elektrycznego nie zatacza żadnej dobrze zdefiniowanej figury, że raz jest tak, raz jest tak. Z takim światłem najczęściej mamy do czynienia, ponieważ światło ze słońca, czy światło z żarówki jest właśnie takie, niespolaryzowane. Gdybyśmy z niego chcieli uzyskać światło spolaryzowane, na przykład liniowo, możemy użyć polaryzatora. Polaryzator to jest zazwyczaj taki kawałeczek folii, który ma taką budowę mikroskopową, że kiedy padnie na niego światło, to on przepuszcza jedynie składową o danej polaryzacji. Czyli wpuszczamy światło niespolaryzowane, przepuszczamy przez polaryzator zorientowany w taki sposób i to, co wychodzi, to jest światło spolaryzowane, o tak, zgodnie z orientacją polaryzatora. Jeśli na przykład wpuścimy. Falę spolaryzowaną poziomo do takiego polaryzatora, który przepuszcza tylko polaryzację pionową, no to taki polaryzator nic nam nie przepuści. Jeśli wpuścimy na przykład falę spolaryzowaną ukośnie, wówczas przez polaryzator przejdzie tylko składowa skierowana zgodnie z tym, co polaryzator przepuszcza. Możemy oczywiście taki polaryzator obrócić, no i wówczas po obróceniu będzie on przepuszczał tylko składową. Poziomu. Jeśli natomiast go zorientujemy całkiem tak po skosie, no to będzie przepuszczał składową zgodną po prostu z tym, jak jest położony. Jeśli sobie to narysujemy tak troszeczkę dokładniej, o na przykład tak, będziemy mieć światło spolaryzowane w taki sposób, to po przejściu przez polaryzator, powiedzmy, że zorientowany tak, przetrwa nam jedynie składowa o takiej amplitudzie, wynikającej z tego, jaki jest rzut tego wektora, tej amplitudy. Na tę oś, wzdłuż której polaryzator przepuszcza. Czyli gdybyśmy polaryzator nieco obrócili, to byśmy mogli przepuścić całe to światło, ale moglibyśmy również obrócić polaryzator w takim kierunku, żeby to światło nie przeszło wcale. Może też przejść jego część. No dobrze, a dlaczego właściwie polaryzacja nas interesuje? Czy ma jakieś ciekawe zastosowania praktyczne? Okazuje się, że ma. I chcę Ci powiedzieć o dwóch takich bardzo podstawowych. Chociaż jest ich oczywiście wiele więcej. Pierwsze to są okulary przeciwsłoneczne z polaryzatorem. Na jakiej zasadzie one działają i do czego tak naprawdę służą? No powiedzmy, jeśli jesteśmy nad wodą, to często problemem jest to, że oślepia nas światło słoneczne odbite od wody. W jaki sposób okulary słoneczne z polaryzatorem pozwalają nam tego uniknąć? Okazuje się, że chociaż światło słoneczne jest niespolaryzowane, po odbiciu takie światło jest zazwyczaj niecałkowicie, ale przynajmniej częściowo spolaryzowane. To znaczy, dominującą polaryzacją jest polaryzacja o taka w płaszczyźnie wody. Troszeczkę jest składowych tutaj w innych kierunkach, ale jeśli założymy okulary przeciwsłoneczne właśnie z polaryzatorem, który przepuszcza polaryzację pionową. No, to wówczas dzięki takim szkłom do naszych oczu trafi tylko niewielka składowa tutaj wzdłuż tego kierunku prostopadłego do tej dominującej składowej i takie światło o znacznie mniejszym natężeniu już nas nie oślepi. A drugie zastosowanie to są okulary do oglądania obrazów lub filmów trójwymiarowych. Na jakiej zasadzie to działa? No ogólnie nasze trójwymiarowe widzenie wynika z tego, że. Jedno oko widzi troszkę coś innego niż drugie oko i następnie nasz mózg interpretuje to w postaci obrazu trójwymiarowego. Natomiast jeśli obraz jest przedstawiony na dwuwymiarowej powierzchni papieru czy powierzchni ekranu, musimy coś zrobić, żeby ten efekt wzmocnić. Takie najprostsze okulary do oglądania takich obrazów, no to są powiedzmy ze szkłem czerwonym i szkłem niebieskim. Wtedy mamy takie czerwono-niebieskie bohomazy na... Kartce a po włożeniu okularów widzimy obrazek trójwymiarowy, natomiast bardziej zaawansowane, w szczególności filmy trójwymiarowe, wykorzystują technologię taką, że obraz oglądany bez okularów również jest trudny do interpretacji, ponieważ niektóre obszary odbijają od siebie światło spolaryzowane w jednym kierunku, a inne obszary odbijają światło spolaryzowane w drugim kierunku, i następnie kiedy to trafia do naszych oczu, wyposażonych w okulary, z polaryzatorami dostajemy troszeczkę inny obraz do jednego oka i troszkę inny obraz do drugiego oka, i wówczas mózg to interpretuje ponownie jak tutaj w postaci obrazu trójwymiarowego. Przy czym, ponieważ gdyby to były polaryzacje liniowe, powiedzmy pionowa i pozioma, no to byłoby trochę niedobrze, bo wystarczyłoby obrócić głowę i wówczas do obydwojga oczu. Już by trafiała jakaś ukośna składowa światła odbitego od, od obydwu tych obrazów. Natomiast jeśli wykorzystamy światło spolaryzowane kołowo, prawoskrętnie i lewoskrętnie, i tutaj nasze okulary będą przepuszczały, jedna, jedno szkło będzie przepuszczało jedną z tych polaryzacji, a drugie będzie przepuszczało drugą, wówczas nawet jak obrócimy głowę, czy inaczej się zorientujemy w stosunku do tego obrazu, cały czas ta polaryzacja kołowa pozostanie polaryzacją kołową. Podobnie ta, wówczas cały czas ten mechanizm będzie działał. No dobrze, to jest wszystko, co ci chciałam opowiedzieć dzisiaj o polaryzacji. Mam nadzieję, że było to ciekawe i pomocne, a my się słyszymy w kolejnym filmie.